Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Dzisiaj trzecia część dużego tematu poświęconego Hyperborei. Przebrnęliśmy razem przez dwie części, aż do momentu, w którym postawiliśmy kamień pod ideę, zresztą jedną z wielu, ale bardziej prawdopodobną, że w bardziej starożytnych czasach istniał inny, błogosławiony kraj bogów, o innej nazwie niż Hyperborea i co prawdopodobne ten kraj znajdował się w ciepłej Arktyce z niskim poziomem morza. Tak więc mamy starożytny, piękny kraj, gdzie zamiast krów produkcją metanu zajmują się roślinożerne dinozaury. To tak z innego punktu widzenia, może starożytnego fitu na dodatek five. I co się wtedy wydarzyło? Uruchommy swoją wyobraźnię. Prometeusz nie jest Hyperborejczykiem, lecz Atlantydą, a nawet potomkiem Tytanów. Nad Dunajem, na stepach Krymu i u podnóża Kaukazu, poza siedliskami wiatru Boreasa, żyją Słowianie, zwani przez Greków Hyperborejczykami. W biografii boga Apolla widzimy ojca Zeusa i jego matkę Tytanię Leto. Rolę położnych przy narodzinach Apolla pełniły hyperborejskie kobiety, czyli starożytne słowiańskie akuszerki. Zeus, wykonując globalną pracę, nie zniżył się w procesie rodzenia syna, jednak Zeus nie stronił ani od tytanów, ani od potomków tytanów. Tak czy inaczej, wszyscy znaleźli swoje miejsce na Olimpie, ale związek z umyślnym Prometeuszem nie zadziałał. W imię osobistej władzy nad ludźmi nie utrzymywał w tajemnicy wielkiej wiedzy o swojej cywilizacji. Co to nam mówi? Może mapa Mercatora jest poprawna i bogowie naprawdę mieszkali na północy? A dobrze znane mity północne odzwierciedlają rzeczywistą walkę tytanów Chronosa z ambicjami Zeusa o władzę na Ziemi. Pomyślmy, przecież nie można stwierdzić jednoznacznie, że starożytne mapy kłamią. Przecież posługiwali się nimi żeglarze i to wspaniali zdobywcy mórz i oceanów. Prawdziwe wilki morskie, nie bojący się sztormów, szkwałów czy też nawałnic. Skoro z jednej strony mamy wymyślne mapy, spory odstęp czasu i nagle nic się nie potwierdza w nowożytnych z tych starych map, czy nie sprawia to uczucia, że ktoś tu manipuluje za pomocą jakiegoś informacyjnego filtra? Idąc dalej i rozwijając naszą wspólną wyobraźnię, pojawia się jakiś militarny wynalazek. Jakieś wielkie odkrycie, które niby jest kontrolowane. Cała cywilizacja bierze oddech, już za chwilę skończą się ich wszelkie problemy, tym bardziej z energią. Wynalazcy wykorzystują ten stan rzeczy do zbudowania broni, która może wstrząsnąć posadami Ziemi. W pewnym momencie tracą kontrolę z niewyjaśnionych przyczyn i następuje kataklizm. Starożytna cywilizacja przekroczyła swój Rubikon, co doprowadziło do zlodowacenia i późniejszych powodzi. Trzymając pod ręką trochę legend, trochę podań i pewność historyków odnośnie umiejscowienia w realnym świecie greckich mitów, można stworzyć choć namiastkę prawdy związanej z Hyperboreą i cywilizacją arktyczną? Chcąc się tego dowiedzieć, musimy szukać prawdy. Może niosąca ze sobą mądrość Maksyma w tym pomoże. Oświecenie wypiera uprzedzenia. Amerykanin Henry Ford dał tę radę każdemu, kto chce poznać świat. Otacza nas morze informacji i w tym celu Bóg dał ludziom powód, aby odróżniali błędne wyobrażenia od jawnych kłamstw, ziarno kłamstwa od ziaren prawdy. Naszym problemem jest to, że czytamy za mało literatury, ale nie bierzmy sobie tego zjawiska jako naszej winy. Jest to następstwo stworzenia przez system specjalnego stylu życia, opartego na konsumpcjonizmie i próżności. W tym wszystkim najważniejszą rolę gra czas i nasze physis. No bo czego można oczekiwać od człowieka, który intensywnie pracuje wbrew naturze, która uregulowała już dawno jego zdolności fizyczne i umysłowe i powiązała je z dziennymi i nocnymi godzinami? Wiemy, że praca powinna się zacząć o godzinie 8 rano, zgodnie z rytmem dobowym człowieka. To dlaczego ludzie zaczynają ją najczęściej o 6 rano, kiedy powinni się dopiero przygotowywać do niej? Między 8 rano a 18, czyli godzinami pracy, powinna nastąpić aż 2 godziny na przerwa. I to od 12 do 14.
Ale w naszej historii ktoś wymyślił pracę zbiorową i zagonił wszystkich do jednego opracowanego rytmu, a godziny najmniejszej aktywności, gdzie występuje najwięcej wypadków, wpisał w koszt uzyskania swojego przychodu. I tak zawaleni pracą dla konsorcjów, która jest najmniej opłacana, niektórzy nawet nie słyszeli o nauczycielach Abarisie i Aristajosie z Hiperborei, nauczycielach, którzy uczyli starożytnych Greków sami, czyli o starożytnych Słowianach. Arejczycy, w tym Słowianie, Grecy i grecki bóg Apollo, studiowali razem z tytanem myśli Prometeuszem. Dlaczego więc mieliby wierzyć, że Cyryl i Metody, bizantyjscy misjonarze, którzy prowadzili w XI wieku misje chrystianizacyjne, są pierwszymi nauczycielami potomków Arejczyków? Jest wiele osób, które są urażone takim zwrotem historii. A wy, drodzy widzowie? Mówiąc o starożytnych protosłowianach, nie sposób wspomnieć o ostatnim żaglu Hyperborei. Jest to skała Żagiel w okolicach Gelendżyka, o której wspominaliśmy w części drugiej naszej audycji. Skała Żagiel w pobliżu Gelendżyka, wieś Praskowiewka, wygląda jak skamieniały jacht z podniesionym żaglem. W dnie skały znajduje się dziura. Miejscowi etnografowie podają, że otwór powstał od pocisku artylerii górskiej podczas wojny kaukaskiej. Według starożytnych mitów Prometeusz został przybity łańcuchami do tej właśnie skały i kontynuując swoją miłość do ludzi, został zrzucony przez piorun Zeusa do wnętrzności Tartaru. Co ciekawe, można szukać drugiej takiej skały, o ile się chce. Można nawet użyć radarów satelitarnych. Wierzcie nam, nic się nie znajdzie. Nie ma drugiej takiej skały na całym świecie. Ostatni żagiel Hiperborei, protosłowian, stoi przy brzegu. Nie ma już kapitana ani załogi. Nie ma też nikogo, kto mógłby wydać rozkaz podnieść kotwicę. Jak czytamy w starożytnych pismach. Wypełniwszy misję bogów, cała flota Hiperborei odeszła, napełniając moc żagli oddechem Boreasza. Tylko jeden jacht na molo zapadł w wieczny sen. Nie ma przy nim kapitana. Został przeniesiony do wnętrza ziemi. Ale wnuki zachowały dar od bogów, ogień, wielka wiedza i spisane sylaby. Kultura rolnictwa i siła żagli. Wielcy Słowianie na przyszłe stulecia. Piękne słowa, które mówią, że to my, Słowianie, jesteśmy spadkobiercami starożytnej rasy. I pomyśleć by można, że w dzisiejszych czasach niby wolności słowa można powiedzieć wszystko i podjąć merytoryczną dyskusję w temacie. Ale nie, dyskusji nie ma. Jest tylko władza, rózga co każe i demagogia. Łatwo się o tym przekonać, patrząc na naszą historię, która jakoś dziwnie zaczyna się po tym, jak zdrajca starożytnej wiedzy ściął święte dęby i przyjął dziwną religię, która powstała w 380 roku dzięki edyktom cesarza Teodozjusza. Jedyna religia panująca w cesarstwie, bowiem wszystkie inne uznano za nielegalne, a ich głosicieli, delikatnie mówiąc, zlikwidowano. Kto by się przejmował subtelną duszą człowieka? Wierzysz albo nie? Nie wierzysz? To o to proszę, twoja droga idzie na szafot. Dzisiaj na szafot raczej trudno kogoś posłać, ale strach przed kotłem z wrzącą smołą jest jak najbardziej kultywowany tam, gdzie człowiek nie przejawia swojej kreatywności. Śmiało można powiedzieć, że przymus przyjmowania dominującej wiary miał swój początek w 380 roku. Oczywiście trzeba tutaj wyjaśnić, że nie jest to żaden atak na jakąkolwiek religię, lecz przedstawienie faktu historycznego, który może być odbierany bardzo kontrowersyjnie. Można być na przykład chrześcijaninem i niekoniecznie uznawać to, co się dzieje w całej religii, która przez około 1700 lat niezłomnie trwa na swoim przyczółku. Przecież po czynach mamy poznawać ludzi, wszystkich ludzi bez wyjątku, jak powiedział Jezus Chrystus z Nazaretu. Kiedy już przyswoimy sobie to, że jesteśmy spadkobiercami protosłowian, a ci, co jeszcze tego nie zrobili, niech spojrzą na mapę haplogrup DNA. Wyjaśniamy, że haplogrupa to grupa podobnych ze względu na wspólne pochodzenie haplotypów. A teraz wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google haplogrupa R1A1 YDNA. Czy już widzicie?
Jasno widać, że Słowianie to haplogrupa R1A1 i praktycznie od Odry dalej na zachód to grupa R1B1. Haplogrupa R1A1. W genetyce jest to haplogrupa występująca w męskim chromosomie Y. W Europie występuje najczęściej wśród niektórych ludów słowiańskich, Serbów łużyckich aż 63%, Polaków 55%, Ukraińców 43%, Rosjan 46%, Białorusinów 50% oraz Węgrów 25% i Estończyków 33%. Istotny procent R1A występuje także u Skandynawów, Norwegów, Szwedów oraz Duńczyków. Ludy bałtyckie również charakteryzują się wysoką częstością występowania haplogrupy R1A. Litwini mają jej aż 40%, Łotysze 40%. Poza Europą R1A występuje najczęściej wśród mieszkańców Indii Północnych, aż 73%, i Azji Środkowej, irańskojęzycznych Iszkaszimów 68%, Tadżyków 30%, Pasztunów 45%, ludów tureckich, Kirgizów 63% i Altajczyków 53%. Tych danych nie da się ukryć, czy też w jakikolwiek sposób wstrzymać. Wracając jednak do skamieniałego żagla. Dziś dolmeny kaukaskie nazywane są miejscami pochówków kultowych, jednak chowano tu ludzi jeszcze długo po powstaniu samych budowli. Obiekty wykonane są z piaskowca krzemiennego. Ich wiek określa się na około 5000 lat. Jeśli prawdą jest, że czas boi się piramid, to tym bardziej unika dolmenów. W końcu informacja żyje poza czasem. Czy dolmeny były wykorzystywane w jakiś sposób do działania związanego z przesyłem informacji? Skoro technologia była tak zaawansowana w Hiperborei, że można było podróżować po nieboskłonie w srebrnych strzałach, to zapewne była też potrzebna możliwość komunikowania się, coś na wzór dzisiejszych wież lotniczych. Kiedyś pewien inżynier radiowy skojarzył starożytne budynki ze współczesnymi budynkami z anteną nadajnika i odbiornika radiowego. Można porównać obrazy dolmenu i nowoczesnej anteny. Naprawdę są podobne. Struktury dolmenów krzemowych są replikowane nawet w nowoczesnych komputerach. Wiemy już, że jako ludzie sami stanowimy centrum komunikacyjne z samym sobą, czyli ze światową bazą danych. Proces magazynowania danych w naszym mózgu jest bardzo ciekawy. To w hipokampie zapada decyzja, które dane i jakie oraz z jakiego wydarzenia są zapamiętywane w sejfie danych, czyli w czeluściach magazynu szarych komórek. Wiadomym jest, że dane wizualne są zmieniane na proste figury geometryczne. To właśnie tym sposobem posiłkują się zawsze programiści i twórcy komputerowych programów graficznych do tworzenia trójwymiaru. Tam część maszyny, na przykład koło, składa się z tysięcy prostych figur geometrycznych, najczęściej trójkątów zwanych poligonami. Dolmeny muszą mieć coś wspólnego z danymi. Bardzo interesujące jest to, że połowa znanych dolmenów zachodniego Kaukazu jest zorientowana na południe. I dokładnie tak, jak sugeruje instrukcja orientacji nowoczesnej anteny NTV+. Istnieje dobrze znana legenda, że Omfalus w świątyni w Delfach był grobowcem świętego Pytona, węża delfickiego. No i mamy tutaj kolejne powiązanie z legendami oraz podaniami o wężach. Pierwotnie był to nagrobek i miejsce styku dwóch światów żywych i umarłych. Grecy uważali Omfalusa za centrum wszechświata. I znowu wszystko to sugeruje, że jest to starożytna antena do komunikacji między światami. Stajemy się bardziej pewni, kiedy przyjrzymy się nowoczesnym projektom anten. Przeszukaliśmy sieć, aby zobrazować podobną współczesną antenę i być może statek naukowy minionej epoki Związku Radzieckiego, kosmonauta Władimir Komarow ma właśnie lub też miał taką antenę. Statek został zaprojektowany do badania górnych warstw atmosfery i przestrzeni kosmicznej, ale oczywiście inne kraje stwierdziły stanowczo, że jest to statek szpiegowski. Zresztą, tak jak wówczas stwierdzono, wszystkie statki Związku Radzieckiego były statkami szpiegowskimi. Otwory niektórych dolmenów skierowane są w stronę zboczy górskich.
Ta sytuacja wprawia w zakłopotanie historyków, ale nie inżynierów związanych z systemami nadawczymi. W technologii komunikacyjnej znana jest bowiem koncepcja pasywnego wzmacniacza, a tych dolmenów jest mnóstwo w okolicy. Tak więc mamy tutaj istne linie przekaźników radiowych, które zostały zbudowane tysiące lat temu. Nie przeprowadzono tutaj żadnych poważnych, kompleksowych badań, ale wydaje się, że naprawdę zaczyna się nam tutaj coś pojawiać i to wersja z urządzeniami komunikacyjnymi. Jak one mogły powstać? Co innego człowiek z wiedzą, mający dostęp do urządzeń, które technologią odpowiadają wiedzą człowieka, a co innego człowiek z wiedzą w środowisku pozbawionym technologii, odpowiadającej jego wiedzy. Co zrobi ten drugi, aby ulepszyć sobie życie w danym środowisku i je udoskonalić? Poznając środowisko, zacznie konstruktywnie wykorzystywać je oraz naturę do ujarzmiania i kontrolowania go. Jednak w ostatnich latach pojawił się poważny problem. To inwazja turystów, wspinających się na dolmeny i pozostawiających po sobie góry śmieci. To prawdziwa katastrofa. Niedługo nie będzie już w ogóle czego zwiedzać. Na przykład dolmeny odkryte wcześniej na Krymie zostały po prostu zniszczone, ale teraz wycieczka na Krym jest praktycznie niemożliwa. Dolmeny można spotkać na całym świecie, zawsze w krajach przybrzeżnych. Dlaczego? Bowiem przestrzeń morska jest idealnym warunkiem do propagacji fal elektromagnetycznych. Po prostu nie jest jeszcze jasne, jakie fale rozchodzą się dzięki dolmenom. Wydaje się, że fale te nie pochodzą całkowicie z zasięgu radiowego. To nie przypadek, że Kaukaz kojarzy się z imieniem Prometeusza. Dolmeny są tutaj niesamowite. W czasach starożytnych ktoś musiał komunikować się z kimś. Jest to aż nadto pewne. To tutaj później Prometeusz komunikował się ze swoim rodzajem i tutaj nauczał tych, którzy chcieli dotknąć światowej wiedzy. Słowiańskim magom najwyraźniej się to udało, gdyż opanowali dar wróżenia. Możliwe, że stąd skontaktowali się z druidami, Szambalą i oczywiście ze światową bazą danych w polu informacyjnym Ziemi. O jakich ukrytych informacjach można w tym przypadku mówić? Mówi się nam, że ci ludzie, protosłowianie, byli na bakier z alfabetem. Czy aby na pewno? Jeśli ktoś z widzów kiedyś będzie miał okazję stanąć przed dolmenem, niech to zrobi. Wówczas okaże się, czy faktycznie nasi przodkowie byli na bakier z alfabetem. Czy dolmeny milczą? To znaczy, czy nie nadają? Długie przebywanie przed dolmenem może wyrządzić niewtajemniczonej osobie wielką krzywdę. I to nie jest bajka. Niebezpieczeństwo jest jak najbardziej realne. Radiesteci są pewni dzięki swoim badaniom nad promieniowaniem, że dolmeny nadają. Tylko nikt nie wie, co nadają. Nikt z uczonych nie wie, czy ostatniemu użytkownikowi nadawczych dolmenów udało się wyłączyć te urządzenia, czy nie. A może urządzenia te nadal działają? Pamiętacie może film o kosmicznej radiolatarni, która wciąż wysyła niezidentyfikowany sygnał z syberyjskiej tajgi? Dzisiaj nikt o tym nie będzie mówił. To zapomniana historia. To zbyt zagmatwana sprawa, a podniesienie jej do rangi dyskusji jednak wymaga wiedzy, która nie jest uznawana przez świat naukowy. Więc z kim tu dyskutować? Opcja nadawania jest teraz badana w tajemnicy. Starożytni budowniczowie powtarzali w swoich budynkach zewnętrzne formy pewnych urządzeń, których działanie obserwowali i widzieli na własne oczy. Wróżki i wróże, szamani i magowie zauważają zwiększoną energię tych miejsc. Wygląda na to, że dolmeny nadal działają. Biorąc te wszystkie informacje na stół i ugniatając je w całość, aby zrobić dosyć dobre ciasto, nasuwa się tutaj już ostatni wniosek. Trochę soli, trochę drożdży i oto jest. Mity to mity, ale udało nam się wspólnie rozważyć bardzo ważną i konkretną historię. Starożytnych Greków otaczało wiele współczesnych im ludów. Wszyscy spisali swoje historie. Niektórzy na kamieniu, inni na glinianych tabliczkach, a jeszcze inni, jak protosłowianie, na drewnianych tablicach. Czas mijał, a nam pozostało wiele zapisów, ale nie słowiańskich.
Ich tabliczki księgowe znikają w ciemności wieków wraz z mędrcami, a wraz z nimi znika nasza protosłowiańska historia. Pozostaje tylko epicka pamięć ludzi oparta na prawdziwych wydarzeniach. Zniknęła także historia kaukaskiej Hyperborei. Przetrwały jedynie mity. Bogowie nie pisali kronik. Ich historia jest zapisana w globalnej bazie danych. Może ktoś będzie miał szczęście i kiedyś tam zajrzy. Oczywiście wszystkie te myśli są tylko hipotezą, a poszukiwania Hyperborei nie zostały zakończone. Wciąż trwają. Dzisiaj, kiedy nauka oficjalnie twierdzi, iż początki ludzkiej cywilizacji mieszczą się w centrum Euroazji, można sporo wnioskować z obecnych chęci wzięcia sobie krajów słowiańskich pod nogi przez inne ludy, niepasujące do haplogrupy. Chwila zastanowienia i pojawia się pytanie, dlaczego na Bliskim Wschodzie wycięto i zniszczono tyle państw? I mało tego, okazało się, że preteksty były kłamstwami. Czego siły sprzymierzone szukają na Bliskim Wschodzie? Dlaczego ogałacają muzea i wywożą drogocenne artefakty, które znikają gdzieś w badawczych laboratoriach? Może teraz czas na Euroazję? Konstruowanie różnych wektorów wydarzeń jest bardzo ważne. Poszerza perspektywę spojrzenia na współczesne problemy przez pryzmat pożądania starożytnej wiedzy. Dlatego my nie powinniśmy zapominać o chińskiej mądrości, która tkwi w słowach: kto słucha jednego dzwonu, słyszy tylko jeden dźwięk. Dziękujemy za Waszą uwagę, drodzy widzowie, i do następnego spotkania.